Witajcie, to jest transmisja na żywo. Kolejna, tak jak tydzień temu, spotkaliśmy się, znów będę odpowiadał na Wasze pytania. Pytania, które zadaliście pod grafiką informującą o tym spotkaniu. Świeżo po powrocie z Trójmiasta, gdzie byłem na weekend z ludźmi ze sztabu. Tam mogliśmy spotkać się na żywo w Gdyni, w Gdańsku, w Sopocie. Byliśmy też nad Zatoką Puckią, w Rewie. Byliśmy na Strzelnicy, zorganizowaliśmy 3 konferencje prasowe. Zorganizowaliśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy, które wszystkie były z myślą o Was. Planujemy już kolejne wyjazdy, ale dla tych, którzy nie będą mogli dotrzeć na te spotkania na żywo, specjalnie teraz odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania, które zadaliście. Najciekawsze z nich zostały wybrane przez moich współpracowników. Ja tych pytań nawet wcześniej nie czytałem, po prostu lecimy po kolei, spróbuję odpowiedzieć na tyle, na ile się uda. Pyta Raul Maślanka. Przeczytam. Trybunał Stanu jako organ władzy sądowniczej pozostaje jedynie takim organem, który egzekwuje odpowiedzialność urzędników państwowych za naruszenie konstytucji lub ustawy. Biorąc pod uwagę historię jego działalności, zaledwie 2 prawomocne wyroki skazujące w gąszczu ofer w ostatnich 30 latach, jaka jest recepta na to, by stał się on w rzeczywistości organem sprawnie działającym? Pytanie o Trybunał Stanu jest całkiem zasadne, a to z tego powodu, że teoretycznie przed nim powinni być skazywani politycy. Problem z Trybunałem Stanu polega natomiast na tym, że on jest obsadzany kadrowo przez polityków i to z reguły przez polityków tej kadencji, którzy w danej kadencji rządzą. Odpowiedź więc jest prosta, żeby Trybunał Stanu kogokolwiek skazał, to jego członkowie nie mogą być wybrani przez obecną w danym czasie większość rządzącą. Tylko wówczas, kiedy skład Trybunału Stanu będzie niezależny od większości rządzącej, tylko wtedy jest możliwe, że ci ludzie, którzy tam są, rzeczywiście na podstawie przepisów o odpowiedzialności konstytucyjnej kogoś skażą. Krótko mówiąc, potrzebna jest po prostu głęboka nowelizacja konstytucyjna tego ciała i między innymi dlatego w swoich propozycjach programowych postuluje nowelizację konstytucji, czy też napisanie konstytucji od podstaw. To nie jedyny przypadek, gdzie konstytucja jest niekonsekwentna, gdzie zawiera przepisy albo zbyt ogólne, albo po prostu nieskuteczne, nieefektywne. Także zachęcam do zapoznania na mojej stronie bosak2020.pl. Znajdziecie PDF-a z 27 tezami konstytucyjnymi. No i dyskutujmy. Wierzę, że będziemy mieli szansę tę konstytucję naszego kraju zmieniać i ustanawiać lepsze prawo, także takie, które nie pozwoli bezkarnie uciekać przed aferami i przed konsekwencjami afer politykom, którzy byli w nie zamieszani, albo takim politykom, którzy łamią konstytucję, nadużywają swoich uprawnień. Pytanie drugie. Patryk Riman. Co by pan powiedział osobom, które wahają się między panem a panem Hołownią? Jak przekonałby pan takich wyborców do siebie i dlaczego lepiej oddać głos na Bosaka? No moim zdaniem to nie jest skomplikowany wybór. Ja jestem osobą doświadczoną politycznie, która choć w tej polityce parlamentarnej nie była tak długo, bo w sumie w parlamencie byłem z około 2,5 roku, to w polityce na poziomie ogólnokrajowym jestem już około 15 lat. To jest duże doświadczenie, natomiast Szymon Hołownia to eksperyment, nie chcę go dyskredytować, nie mówię, że nie jest możliwe, by coś osiągnął w polityce, ale to eksperyment, nie wiadomo jak sobie poradzi, jest obecnie politykiem czy kandydatem bez zaplecza politycznego. Być może dopiero po wyborach zacznie to zaplecze polityczne budować. W tej chwili jednym z jego współpracowników jest redaktor Kobosko, który był przez lata redaktorem naczelnym prasy głównego nurtu. Innym jego współpracownikiem jest pan Cichocki, były człowiek od służb w rządzie Donalda Tuska. Również duże darowizny na kampanię pana Hołowni wpłacali wpływowi biznesmeni, więc moim zdaniem ja jestem raczej człowiekiem spoza układów, spoza głównego nurtu i spoza sfer władzy i establishmentu. Szymon Hołownia natomiast jest blisko establishmentu, no i jest, ma poparcie takich wpływowych kręgów, więc jeżeli ktoś chce kontynuacji tego, co mamy w Polsce, przynajmniej pod względem właśnie takim
koneksje z establishmentem, to z pewnością Szymon Hołownia będzie dobrym wyborem. Jeżeli ktoś chce zmiany, no to sądzę, że takim wyborem, który tą zmianę może gwarantować, będę ja. Druga sprawa to kwestia ideowa. Szymon Hołownia wywodzi się ze środowiska katolickiego, ale w swoich wypowiedziach daleko odszedł od konserwatyzmu. W zasadzie w tej chwili jego główne zadanie to udowadnianie wyborcom postępowo liberalnym i lewicowym, że nie jest konserwatystą. Ja natomiast mam podejście zupełnie inne, to znaczy jestem dumny z tego, że jestem konserwatystą, jestem dumny z tego, że wywodzę się ze środowiska narodowego i że jestem narodowcem, jestem dumny z tego, że bliskie są mi poglądy oparte na wartościach chrześcijańskich, czy na zdroworozsądkowym podejściu do polityki, czy na tradycjonalistycznych refleksjach na temat polityki i przekształceń w kulturze europejskiej. Tutaj podchodzę zupełnie bez żadnych kompleksów i nie mam zamiaru nikomu udowadniać, że jestem dobrym Europejczykiem, czy że jestem jakiś super nowoczesny i postępowy. Kompletnie tego nie potrzebuję i nie do takich ludzi adresuję, nie do takich ludzi, którzy mają na tym tle jakieś kompleksy, adresuję swoje przesłanie. Więc sami tutaj musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czego oczekujecie. No, oczywista też różnica jest z pewnością w kwestii Unii Europejskiej. Ja jestem krytycznie nastawiony do Unii Europejskiej. Od Szymona Hołowni w sumie chyba nigdy nie słyszałem jakiejś wypowiedzi krytycznej na temat Unii Europejskiej. Myślę, że raczej też jest to kolejny temat, gdzie on chce płynąć z głównym nurtem. Także wybierajcie mądrze, zgodnie ze swoimi poglądami. Na pewno jest wielu Polaków, którzy mają takie poglądy, że Hołownia będzie dla nich wyborem satysfakcjonującym i liczę, żeby ich nie zawiódł, w tym sensie, że po prostu będą mieć swojego kandydata, okej, niech on będzie uczciwy w tym, co mówi, w tym, co robi. Natomiast ja jestem z zupełnie innych kręgów i mam zupełnie inne poglądy. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś włoży trochę wysiłku i pozna te różnice, to z łatwością określi, do kogo mu bliżej. Trzecie pytanie, Tadeusz Maron. Panie Krzysztofie, widziałem Pana zdjęcia ze strzelnicy na Pomorzu. Jakie miał Pan wyniki? Czy często Pan odwiedza strzelnicę? Jakie miałem wyniki? To nie był konkurs strzelecki, żebym ja miał wyniki. Byłem na konkursach strzeleckich, ale to było po prostu takie zwykłe towarzyskie wyjście. Zwykłe towarzyskie strzelanie z instruktorem, gdzie zmienia się broń, gdzie po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę pobawić się, poeksperymentować. Moje wyniki były dobre. Zawsze, kiedy jestem na strzelnicy, jestem zadowolony. Tam ktoś zwrócił uwagę na Twitterze, chyba Marek Jakubiak, że strzelaliśmy z bardzo krótkiego dystansu, więc może nie powinienem się chwalić, że miałem dobre skupienie, bo nie jest wielką sztuką mieć dobre skupienie, jak się strzela z dystansu chyba tam 5 metrów. Natomiast od razu mówię, że to był dystans ustawiony pod po prostu ludzi, którzy byli pierwszy raz na strzelnicy. Sporo osób tam się z nami wybrało, żeby postrzelać i to byli nowicjusze. Ja sam lubię postrzelać jednak na takich dystansach, które tworzą pewne wyzwanie. Natomiast mogę powiedzieć, że no na strzelnicy niestety nie bywam tak często, jak bym chciał. Nie bywam regularnie, ale tak średnio raz na kwartał, raz na pół roku znajdzie się okazja, żeby pojechać i zawsze jestem zadowolony. To znaczy na tle innych osób, z którymi strzelam, mogę zawsze pochwalić się tym, że przynajmniej część strzałów trafia w dziesiątkę albo gdzieś w okolice. Tym razem poszedł godzinę temu materiał na moim profilu na Facebooku. Materiał, w którym możecie zobaczyć, jak trzymam tarczę po strzelaniu i tam zobaczycie dziurki praktycznie na całej tarczy, dlatego że instruktorzy dawali mi takie zadania, że najpierw strzelałem sobie normalnie w tarczę, później były takie A, B, C, D i tam jeszcze pomniejsze punkty E, F, G, H i taka tabelka na dole. To sobie po prostu w te wszystkie punkty kolejno celowałem dla urozmaicenia, żeby nie zmieniać tarczy. Także jestem zadowolony, było super. Polecam w ogóle wszystkim ćwiczenie umiejętności strzeleckich, oswojenie się z bronią. To jest frajda dla, może nie dla każdego, ale na pewno dla mnie i myślę, że dla bardzo wielu innych ludzi, którzy też lubią strzelać. Filip Komendant pyta, czy jest Pan za tym, aby wprowadzić w Polsce system sądownictwa z sędziami przysięgłymi, wzorowany na systemie amerykańskim? Tylko wtedy mielibyśmy 100% pewności co do bezstronności sądów. Ławy przysięgłych.
Nie wykluczałbym tego. Nie wykluczałbym tego, natomiast to, co dla nas jest potrzebne, to sprawność sądownictwa. W tej chwili głównym problemem w sądownictwie jest brak sprawności, brak ogromne opóźnienia, nawarstwienie spraw. My przedstawialiśmy program w zeszłym roku w wyborach do parlamentu, który miał pokazać, w jaki sposób tą sprawność podnieść. Czy to była kwestia parametryzacji sądów, informatyzacji, elektronicznego obiegu pism, skrócenia terminów w instrukcjach kancelaryjnych, być może lepszego szkolenia dla sędziów, lepszej organizacji pracy, w niektórych sądach nawet takiej prozaicznej kwestii jak większej ilości sal. To wszystko trzeba zmieniać, to wszystko trzeba robić, a sprawy takie, takie rozwiązania jak ławy przysięgłych, one mogą mieć sens przy najpoważniejszych sprawach, sprawach jakichś poważnych zbrodni albo jakichś takich dużych sprawach politycznych, gdzie możemy się też bać, że mogą być naciski na sędziów. Natomiast większość spraw, które zawalają sądy, to są zwykłe sprawy gospodarcze, czy jakieś sprawy cywilne, czy jakieś tam nieskomplikowane, pozornie nieskomplikowane, bo tak jak później się ktoś w to wgłębi, to każda sprawa może być skomplikowana, nawet najprostsza. Dawałem to jako przykład, że my się z miastem stołecznym Warszawa, jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, to już chyba od 5 lat sądzimy o zapłatę kosztów, o sprzątanie po Marszu Niepodległości chyba w 2014 roku. Końca nie widać. Natomiast te sprawy powinny być naprawdę bardzo szybko kończone w, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące maksymalnie i wypychane z sądów. I powoływanie ław przysięgłych do wszystkich takich prostszych spraw byłoby kompletnie przeciwskuteczne. Także ostrożnie z takimi rozwiązaniami, które znamy z filmów, bo niekoniecznie musiałyby dać dobry efekt. Mateusz Rubak. Skąd wziął się pański zapał do polityki? Ciekawe pytanie. Właściwie już jako nastolatek zacząłem interesować się polityką. To chyba przychodzi z wiekiem, że każdy ma taki moment, kiedy zainteresuje się sprawami publicznymi, a może nie każdy, część osób ma taki moment, kiedy zainteresuje się sprawami publicznymi i niektórzy być może nigdy się nie zainteresują, po prostu znajdują spełnienie w jakichś hobby, w jakichś swoich pasjach, czy w życiu prywatnym, rodzinnym, w życiu zawodowym. Natomiast wydaje mi się, że duża grupa ludzi ma tak, że gdzieś w wieku kilkunastu lat odkrywa, że jest coś takiego jak polityka, że są sprawy państwowe, międzynarodowe, związane z obronnością, z władzą, z finansami i zaczyna się tym interesować, o co tam chodzi, jak to się dzieje. Ja taki moment miałem właśnie gdzieś mając kilkanaście lat i zacząłem się w to zagłębiać, słuchać, uważnie obserwować. Na pewno pomogło w tym również moment, kiedy pierwszy raz miałem możliwość zagłosować, kiedy skończyłem 18 lat w wyborach prezydenckich chyba w 2000 roku. Było wtedy wielu kandydatów, może nawet 10, może więcej, nie pamiętam dokładnie. Musiałem zdecydować, na którego oddać swój głos. I zacząłem porównywać ich programy, ich sylwetki, bo chciałem swój głos oddać odpowiedzialnie. I to mnie prowadziło w kierunku coraz większego zainteresowania polityką. Później toczyła się w tamtym czasie debata o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wyczuwałem, że jesteśmy poddawani propagandzie dosyć intensywnej. Chodziłem wtedy do szkoły, organizowano nam dni europejskie, agitacja wylewała się z mediów, z urzędów, ze wszystkich stron. Drażniło mnie to, nie podobało mi się to, budziło to mój sprzeciw. Ten mój sprzeciw przekształcił się w taką postawę z czasem antyunijną, ponieważ zobaczyłem, że Unia Europejska jest promowana przez wszystkich, wszystkie media, urzędy, tak wtedy było, i jest zupełnie jednostronnie nam przedstawiana. Więc zacząłem interesować się tym, co mają do powiedzenia przeciwnicy Unii Europejskiej i odkryłem, że mówią oni rzeczy, które są zgodne z moimi poglądami, z przekonaniami, które wyniosłem z domu. I w ten sposób mniej więcej przebiegał ten mój proces takiego uświadomienia i zainteresowania polityką. Później zacząłem szukać kontaktu z ludźmi, którzy myślą podobnie. Trafiłem na środowisko Młodzieży Wszechpolskiej, ale nie tylko. Z różnymi ludźmi wtedy trzymałem kontakt, generalnie działającymi w różnych patriotycznych kręgach. I w ten sposób zająłem się działalnością społeczną i społeczno-polityczną. Zacząłem poznawać dużo ludzi, którzy byli zupełnie innymi ludźmi niż ci ze szkoły. To byli ludzie zaangażowani w dystrybucję książek. Wtedy internet jeszcze nie odgrywał dużej roli. Dystrybucję książek, dystrybucję prasy, organizację jakichś konferencji, odczytów, szkoleń. Zacząłem więcej podróżować i zdobywać wiedzę, poznawać. I szybko zacząłem sobie uświadamiać, że
że po prostu ludzie, którzy to wszystko organizują, są trochę ode mnie starsi, ale to nie jest jakiś inny gatunek człowieka, to są tacy sami ludzie jak ja, zwykli ludzie. I po prostu zaangażowałem się. I później już poszło z górki w Młodzieży Wszechpolskiej, w Lidze Polskich Rodzin. Zacząłem powoli iść do góry i stałem się zaangażowanym działaczem, z czasem zaangażowanym politykiem młodego pokolenia, a teraz już średniego. Taka jest moja historia. Monika Palijewska. Co pan zrobi, aby zatrzymać młodych w Polsce? Wielu ludzi, w tym ja, planuje wyjechać z kraju po zakończeniu edukacji. Czy ma pan jakiś plan, aby zachęcić nas do zostania w kraju? Moi drodzy, należy zadać sobie pytanie, dlaczego chcecie wyjechać? Jeżeli ktoś dobrze przemyślał swoje życiowe plany i jest zdecydowany wyjechać, no to ja nie chciałbym kogoś od tych planów odwodzić, bo może te plany są po prostu dobre. Może na drodze waszego życia wyjazd ma sens po to, żebyście się rozwijali, żebyście zdobywali jakieś nowe doświadczenia. Natomiast jeżeli chcecie wyjechać tylko z braku perspektyw, czy z niezadowolenia z powodu życia w Polsce, że wam nie podoba się, co się w naszym kraju dzieje, to zachęcałbym do tego, żebyście nie tracili ducha, uwierzyli w swoje siły, w swoje możliwości i po prostu szukali spełnienia tutaj swoich życiowych planów i swojego powołania. Nie rezygnując z tego, żeby jeździć za granicę, żeby podróżować po świecie, ale jednak najlepiej żyć wśród swoich ludzi, którzy mówią tym samym językiem, reprezentują tą samą kulturę, to samo doświadczenie historyczne. Najwięcej też dobrego można zrobić wśród ludzi, którzy są podobni samemu sobie. No chyba, że ktoś chce zostać misjonarzem, czy działać w jakichś organizacjach humanitarnych, pomocowych, to nie wykluczam tego, też można zrobić bardzo dużo dobrego. A jak ktoś chce prowadzić takie normalne życie, nie misjonarskie, no to dużo łatwiej jest odegrać jakąkolwiek rolę społeczną, żyjąc wśród swoich ludzi, którzy mówią tym samym językiem, w którym się wychowaliśmy, niż wyjeżdżając za granicę. Oczywiście, jeżeli ktoś wykona ogromną pracę, może się wtopić w inne społeczeństwo, zostać tam samorządowcem, czy jakimś autorytetem, czy jakimś działaczem, czy kimś, ale jest to znacznie trudniejsze. I ostatecznie doświadczenie, wiele osób, wiele podróżowałem, wiele spotkałem ludzi, którzy żyją na emigracji. Doświadczenie wielu z nich jest takie, że choć powierzchownie nawet mają wielu przyjaciół z nowego kraju, z nowego społeczeństwa, w którym żyją, to ostatecznie jednak czują się samotni. Dlatego, że ci ludzie są inni, mają inny sposób myślenia o życiu. I po prostu ludzie, ostatecznie ci, co wyjadą, tęsknią za krajem i planują powrót. Nie wszyscy, ale wielu. Więc po co życie sobie w ten sposób komplikować? Czasem może lepiej żyć troszeczkę skromniej w swoim kraju i ten kraj swoim wysiłkiem rozwijać, tu też wychować z czasem dzieci. I łatwiej jest oczywiście dzieci wychować, żeby były dobrymi Polakami, żyjąc w Polsce. Żyjąc na emigracji jest to zawsze bardzo duży wysiłek, żeby przekazać tożsamość narodową wśród obcych. Więc po prostu życie w Polsce jest trudniejsze może pod względem gospodarczym, natomiast jest łatwiejsze moim zdaniem pod względem kulturowym. Poza tym Polska to kraj wspaniałych perspektyw. To tutaj przetrwa cywilizacja europejska, to tutaj może przetrwać chrześcijaństwo, to tutaj może przetrwać klasyczna myśl, dziedzictwo kultury zachodniej w czasie, kiedy, jak teraz widzimy nawet po doniesieniach medialnych, jest coraz słabsze w świecie zachodnim. Więc korzystajmy z tego, że urodziliśmy się w tak pięknym, w tak wspaniałym kraju. Poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o zachętę, to Polska jest krajem, który nie jest jakoś bardzo gęsto zaludniony, który ma przyjazny klimat, który ma dobrą, niezniszczoną przyrodę i jest urozmaicony geograficznie, więc mieszkanie w Polsce może być też przyjemnością, jeżeli chodzi o korzystanie z uroków natury. Jeżeli ktoś chce z nich korzystać i nie mieszkać w dużych miastach, to też mieszkania nie są tak bardzo drogie. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, żeby żyć poza miastem. To takie moje zachęty. Magdalena Morzy. Kiedy odwiedzi pan Białystok? Nie wiem, czy pani Magdalena już słyszała jakieś plotki, ale planuję odwiedzić Białystok w czwartek. Więc całkiem niedługo. I zapraszam na ewentualne spotkanie, które będzie organizowane pewnie na świeżym powietrzu, bo nie możemy wynajmować sal. I mam nadzieję, że się zobaczymy. Sebastian Jarczyk. Dlaczego Konfederacja nie jest zaproszona do TV PiS? To pytanie zawiera w sobie odpowiedź. TV PiS. TVP powinno być telewizją publiczną, ale nie jest. Jest telewizją partyjną. Konfederacja to prawdopodobnie najpoważniejsza alternatywa dla wyborców patriotycznych. Wyborców, którzy uwierzyli, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, na którą warto głosować i która to partia już wielu wyborców
rozczarowała i myślę, że rozczarowuje coraz to kolejnych. Konfederacja jest projektem, który daje im nadzieję na lepszą politykę, bardziej merytoryczną, bardziej patriotyczną, bardziej wolnościową, bardziej konserwatywną, bardziej narodową, po prostu pod każdym względem lepszą. I dlatego będziemy przemilczani przez media. Także przez media, które niby są antypisowskie. One też nas za bardzo nie pokazują. Dlatego, że one się nas boją jeszcze bardziej niż PiSu. Bo my z ich perspektywy, niesłusznie, ale jesteśmy takim PiSem do kwadratu. To znaczy PiS dla nich to prawie faszyzm, a Konfederacja to już faszyzm do kwadratu. Oczywiście to są bzdury, muszę to powiedzieć jasno. Raz zażartowałem, umieszczając wynik pewnej głupiej ankiety, w której z poglądów wyszedł faszyzm i w tej chwili widzę, że jest to cytowane. Ludzie nie zauważają, że opatrzyłem to emotikonką, która była tak naprawdę formą wyśmiania tego wyniku, więc teraz też muszę to wyraźnie powiedzieć, że Konfederacja jest siłą naprawdę odpowiedzialną i korzystną dla naszego społeczeństwa. Natomiast wielu ludzi, którzy jest mocno antypisowskich i kieruje tymi mediami niezależnymi od rządu, no myśli inaczej. My ich dopiero musimy przekonać, że jesteśmy po prostu ludźmi godnymi zaufania, którzy nie spowodują im jakichś przykrości. Niestety jest dużo uprzedzeń, dużo stereotypów. Niektórzy ukształtowani przez lewicę naprawdę się nas boją, mimo że obiektywnie rzecz biorąc jesteśmy sympatycznymi ludźmi, którzy byśmy chętnie każdemu pomogli, jeżeli tylko byśmy mogli i w stosunkach międzyludzkich i na poziomie kultury politycznej moim zdaniem jesteśmy o szczebel wyżej od tych, no natomiast program mamy inny niż lewica, to nie ukrywam, tak? Natomiast uważam, że nasz program jest po prostu dobry dla naszego społeczeństwa, nie ma co się nas bać. Ale media będą nas pomijać, nie tylko TVPiS, ale także te komercyjne. Nie ma co się tym przejmować, mamy internet, rozmawiamy ze sobą, tłumaczymy, co robimy. Będę korzystał z tego, ile tylko sił starczy. Pytanie dziewiąte. Bartek Księżyc. Panie Krzysztofie, spora część osób o poglądach podobnych do Konfederacji, ale innego wyznania, boi się na Pana i Konfederację głosować. Czy próbował Pan uspokajać i przekonywać takich wyborców do siebie? Jeśli tak, to w jaki sposób? No mam wrażenie, że próbowałem uspokajać tych przestraszonych, między innymi w poprzednim pytaniu. Jeżeli teraz pojedziemy na przykład do Białegostoku, to tam są na przykład prawosławni. Byłem, pamiętam, w Bielsku Białej i tam też na przykład byli liczniejsi protestanci. Sam wiele miałem kontaktu z ludźmi, którzy są ludźmi niewierzącymi i tacy też działają w Konfederacji i w Ruchu Narodowym i w różnych środowiskach, z którymi miałem do czynienia. Nie ma tu czego się bać. Ja jestem katolikiem, ale katolicyzm polega na tym, żeby kochać innych ludzi, a miłość polega na tym, że jakby ma się pozytywne nastawienie do innych osób. Ja takie pozytywne nastawienie, szacunek zachowuję do wszystkich. Nie we wszystkim się będę z każdym zgadzał, bo to byłoby głupie. Natomiast nawet kiedy się w różnych rzeczach nie zgadzamy, to można się nie zgadzać z kulturą i z klasą. I tak rozumiem swoje podejście i tak rozumiem również, kiedy się bazuje na wartościach chrześcijańskich w życiu społecznym i w polityce, że wszystkich się traktuje z szacunkiem, wszystkich się traktuje z godnością. Więc odpowiadając, nie ma czego się bać. Wolność sumienia, pewna elementarna tolerancja religijna to są rzeczy, które uważam za ważne i pożyteczne. I w ogóle zapraszam ludzi, którzy są innych wyznań, do tego, żeby pomogli w naszej pracy, dlatego że spotkałem czy to protestantów, czy prawosławnych, którzy są też konserwatywni i uważam, że jest nam po prostu do siebie blisko. Możemy się różnić trochę w kwestiach dogmatów wiary, natomiast w kwestii porządku społecznego, jaki chcielibyśmy, żeby był w Polsce, moim zdaniem w większości spraw po prostu się będziemy zgadzać. Podobnie ludzie bezwyznaniowi, wierzący ateiści, agnostycy i tak dalej, którzy nie są uprzedzeni do chrześcijaństwa, możecie wytykać błędy Kościoła, ja też je będę wytykał. Jeżeli jest coś nie tak, to trzeba to skrytykować. Natomiast chrześcijaństwo jako cały system moralny, który nas ma popychać do dobrego życia, jest dobrą rzeczą. Nawet z perspektywy osoby niewierzącej, bo po prostu jest takim kompasem moralnym i daje ogromną motywację do tego, żeby próbować stać się lepszym człowiekiem. Ja to pisałem kiedyś, nie wiem, czy to zostało zauważone, że
że generalnie z perspektywy nawet ateistów chrześcijaństwo i wiara chrześcijańska są godne pochwały. Dlatego, że to jest, patrząc z czysto socjologicznego punktu widzenia, ogromny motywator, żeby być lepszym dla innych ludzi. Nic lepszego niż żyć wśród dobrych ludzi. Natomiast jest część osób, która po prostu wyznaje poglądy lewicowe, w tym sensie światopoglądowym, że po prostu chrześcijaństwo jest dla nich wrogiem ideologicznym. No i tutaj zgody nie będzie, no bo jeżeli ktoś na przykład odrzuca moralność, to ma zupełnie inne koncepcje prawa i inne koncepcje tego, jak państwo ma działać. I dochodzi do tego, że na przykład część lewicy zachodnioeuropejskiej traktuje islam jako sojusznika w zniszczeniu kościoła i chrześcijaństwa w Europie, bo chrześcijaństwo jest dla niej wrogiem numer jeden. Ja coś podobnego usłyszałem kiedyś od feministek, jak byłem na dyskusji w Krytyce Politycznej i one dyskutowały dużo o pomaganiu kobiet. I w końcu wstałem i zapytałem, no dobrze, ale czy byłyby gotowe panie pochwalić kościół, który prowadzi bardzo wiele ośrodków dla kobiet, dla samotnych matek, które musiały opuścić swój dom i wychowują dzieci. I że to są instytucje, które pomagają kobietom. One tak stwierdziły wtedy, że niestety tutaj dla nich, czy niestety, nawet bez tego niestety, że Kościół pozostanie dla nich tym przeciwnikiem ideowym numer jeden i żadnej współpracy tu nie będzie, ani żadnego chwalenia. Także musimy sobie zdawać sprawę, że niezależnie czy jesteście ludźmi wierzącymi, czy nie, że w warstwie społecznej toczy się tutaj walka o rząd dusz i część tych napięć jest czasem po prostu nie do uniknięcia. Ja na przykład nie cieszę się w żaden sposób z tego, że ludzie się kłócą nieustannie o sprawy światopoglądowe, ale jestem realistą i wiem, że takich poważnych sporów nie da się uniknąć. Jeżeli ktoś próbuje przez jakieś uniki wyminąć takie spory, to moim zdaniem nie jest godne zaufania, to znaczy nie traktuje was do końca poważnie. Ja traktuję was poważnie, dlatego w każdej sprawie mówię, co myślę i deklaruję to uczciwie. Natomiast są ludzie, którzy udają, że w różnych sprawach poglądów nie mają i moim zdaniem oni nie zasługują na szacunek, jeżeli chcą być liderami politycznymi, bo po prostu nie są uczciwymi. Jak ktoś nie jest uczciwym liderem politycznym, to nie będzie dobrym liderem i nie zadba dobrze o wasze interesy jako obywateli całego państwa. Marek Kazana. Pytanie 10. Czy nie powinien pan wyjść z inicjatywą zdelegalizowania zagranicznego finansowania fundacji politycznych, również tych prawicowych? To by było uczciwe postawienie sprawy. Nie wiem, czy pytanie ma kontekst związany z dzisiejszą konferencją prasową, ale dzisiaj rano zrobiliśmy konferencję prasową na temat wpisania Antify na listę organizacji ekstremistycznych, terrorystycznych i po prostu zdelegalizowania tego ruchu groźnego, niebezpiecznego, posługującego się przemocą i metodami kryminalnymi. I również wspomniałem o tym, że nie powinniśmy dozwalać na finansowanie z zagranicy organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami ideowo-politycznymi. W Polsce mamy dość zresztą rozsądny zakaz finansowania partii politycznych i komitetów wyborczych z zagranicy. Natomiast część fundacji prowadzi pracę de facto polityczną, ale jest finansowanych z zagranicy. Moim zdaniem to jest groźny i niebezpieczny wyjątek, który należałoby z naszego systemu prawnego wyeliminować. Jeżeli ktoś chce zajmować się kształtowaniem postaw politycznych Polaków, to powinien robić to za polskie pieniądze. Jeżeli umawiamy się, że demokracja i kształtowanie postaw w ramach naszego społeczeństwa to jest coś, czego chcemy, to nie powinniśmy deformować całego życia politycznego dużym strumieniem albo w ogóle jakimkolwiek strumieniem pieniędzy z zagranicy. Tymczasem organizacje lewicowe i tak zwane progresywnie liberalne przez lata były finansowane przez pana Sorosza, przez Unię Europejską, przez różne zagraniczne środki, ośrodki finansowania. Na przykład w Warszawie świetnie funkcjonują finansowane przez niemiecki rząd i niemieckie partie, niemieckie fundacje polityczne, które generalnie całe niemieckie spektrum jest przesunięte mocno w lewo względem polskiego spektrum politycznego. No i oczywiście to deformuje, tak? Cała kadra ekspertów zarabia w bardziej lewicowych niż średnia polskiego życia politycznego organizacjach i później występuje w mediach i przesuwa to wszystko. Taka sama sprawa jest z mediami głównego nurtu. Wiadomo, że jeżeli media mają właścicieli, ci właściciele mają swoją poprawność polityczną i swoje reguły, które są inne niż w Polsce, to deformują nasze życie społeczne. I tak jak deformowali je komuniści przez swoje wpływy z Rosji sowieckiej, tak samo teraz, dzisiaj dobry przykład chyba rano czy wczoraj skrytykowałem też wpływ ambasady amerykańskiej, która zajmuje się nie wiedzieć po co promowaniem w Polsce ideologii LGBT.
zamiast zająć się posprzątaniem bałaganu u siebie w kraju. A tutaj po prostu siedzieć na statusie gości i kiedy nie ma się nic do powiedzenia o interesach amerykańskich, to po prostu milczeć. Więc zgadzam się i teraz pytanie, czy powinien być, bo tutaj pytanie o również prawicowych. Pytanie, co to jest dokładnie prawicowość? No ja uważam, że wszelki wpływ na życie polityczne powinien być realizowany za polskie pieniądze i na życie ideowe, i nawet na kulturę, bo współcześnie robi się też politykę w szatkach kultury. Na przykład dawałem taki przykład, sam byłem uczestnikiem tych wydarzeń Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zresztą powstałe i obsadzone lewicowcami przy współudziale PiS-u. Organizował cykl, uwaga, uwaga, Muzeum Sztuki, cykl wykładów o marksizmie. Sztuka? Czy już polityka? No jak dla mnie ideologia. Także takie rzeczy też nie powinny być finansowane za granicą. Inny ciekawy przypadek to Muzeum POLIN, które też bawi się w politykę i to taką własną politykę na całego. Nie inaczej z Muzeum Auschwitz. Słyszałem, że teraz w czerwcu Muzeum Auschwitz będzie zamknięte. Akurat kiedy wypada setna, nie setna, przepraszam, ale w każdym razie okrągła rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. Będzie Muzeum Auschwitz zamknięte. Mam zamiar tam pojechać, również złożyć kwiaty. Także podsumowując, zgadzam się. Powinien być ten zakaz. Takie przepisy przedstawiliśmy chyba ze 2-3 lata temu. Niestety żadna siła polityczna, w szczególności PiS, nie chciała o tych przepisach dyskutować. A wiecie dlaczego? Bo się boją. Boją się, bo każdy tam jest gdzieś pod zagraniczny jakiś ośrodek podpięty i wiedzą, że gdyby ucięli te strumyczki, to po pierwsze im by pieniędzy ubyło, a po drugie mieliby zaraz, byliby wołani na dywanik, a to do ambasadora amerykańskiej, a to do ambasady niemieckiej. My się natomiast nie boimy i to, że proponujemy takie przepisy, jest najlepszym świadectwem, że nie jesteśmy też finansowani znikąd z zagranicy. Zresztą gdybyśmy byli, to mielibyście to we wszystkich mediach. A zbliżone do PiS ośrodki propagandowe tylko rozszerzają propagandę właśnie poprzez pomówienia, czy cytowanie jakichś tam troli, czy jakichś pomówień. Lecimy dalej. Julia Horst. Jaki jest Pana stosunek do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących prywatnych schronisk i wszelkich innych organizacji działających w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych w poszczególnych gminach? Jak odniesie się Pan do pozytywnego opiniowania ich przez inspekcję weterynaryjną? Jak to możliwe? Przecież do tych schronisk trafiają horrendalne sumy polskich samorządów. Dla zainteresowanych polecam zapoznać się z warunkami panującymi na przykład w Radysach czy Wojtyszkach. Przyznam szczerze, że nie jest mi to znana tematyka. Nie wiem dokładnie, jak tam wygląda, ile pieniędzy idzie na te schroniska i czy one są dobrze gospodarowane. Myślę, że jest to tematyka w sam raz dla samorządowców. Jeśli gdzieś są nieprawidłowości, to samorządowcy na poziomie właśnie gmin powinni się tym zająć. Do mnie z jakąkolwiek interwencją w tej sprawie żaden obywatel nie dotarł. Jeżeli coś się dzieje niebezpiecznego jako poseł, niepokojącego jako poseł, mogę się tym zająć. Natomiast w każdej sprawie w przypadku posła jest tak, że po prostu musi przyjść ktoś, kto jest dobrze poinformowany, poważny, wiarygodny i wszystko wytłumaczyć, co się dzieje, jak trzeba zainterweniować. Także zapraszam panią Julię i inne osoby, które mają jakieś takie tematy, żeby po prostu, tylko po kampanii wyborczej proszę, żeby nas tymi tematami zainteresować i będziemy się zajmować i będziemy to poprawiać, jeżeli tam coś działa nie tak jak należy. Pytanie 12. Grzegorz Juszkiewicz. Co pan sądzi o młodzieży, która za panem szaleje? No, przede wszystkim to pewna część młodzieży może tak, natomiast na pewno obecnie takie ogólne sformułowanie to byłoby na wyrost. Poza tym faktycznie dużo młodych ludzi przychodzi na spotkania. Jak teraz byliśmy w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, to większość tych, którzy do mnie podchodzili, to ludzie w średnim wieku, moi rówieśnicy, powiedzmy pokolenie 30-latków. I młodzi. No i to jest super, bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam. Też mnie bardzo cieszy poparcie dla Konfederacji wyższe niż średnia w młodym pokoleniu. To daje nadzieję, że jako naród pójdziemy w dobrą stronę. I to też jakby daje mi nadzieję na to, że będziemy mieć z kim pracować, dlatego że my potrzebujemy mnóstwo osób zaangażowanych w to wszystko, co my robimy, które będą nas wspierać i będą z nami pracować. Także, drodzy młodzi przyjaciele, którzy macie czy to kilkanaście lat, czy dwadzieścia kilka lat, rozwijajcie swoje talenty, rozwijajcie swoje charaktery, swoje osobowości i żeby ojczyzna miała z Was pożytek. Będziemy z Wami pracować. Ludzi zaangażowanych jest na tyle niedużo, że wystarczy, że popracujecie kilka lat, nawiążecie kontakty lokalne z działaczami związanymi z Konfederacją i się wszyscy będziemy znać. W skali kraju tych zaangażowanych to jest kilka tysięcy osób. Więc jeżeli wyjdziecie poza to właśnie indywidualne, prywatne życie,
wejdziecie na forum publiczne, to prędzej czy później się spotkamy. Już się na te spotkania cieszę, zawsze poznając nowych, młodych ludzi, którzy wchodzą w życie społeczne, widząc jak rozwijają skrzydła, jak w nich kształtują się jakieś też takie przywódcze temperamenty. No, mam ogromną przyjemność, sam pomagałem wejść w życie społeczne i polityczne bardzo wielu osobom, bo poza tym, że sam działam, to zawsze staram się wciągać jak najwięcej. No i to jest wielka satysfakcja, jeżeli widzi się właśnie innych ludzi, którzy się rozwijają i zaczynają odgrywać lokalnie jakąś fajną rolę. Także pozdrawiam wszystkich młodych. Pytanie 13. Garson D. Czy będzie konwencja 2.0? O tej z marca mało kto już pamięta, a przypomnienie postulatów przed wyborami to kluczowa sprawa. Zawsze można podczas debaty prezydenckiej powiedzieć, żeby ludzie poszukali jej, bo w 5 minut nikt nie powie o swojej kandydaturze. Tak, myślimy o tym, żeby zrobić kolejną konwencję. Myślimy o tym, oczywiście. Zobaczymy jeszcze, jaką formę to przybierze, bo teraz jest ciągle ograniczenie publiczności, więc to nie będzie mogło być jakieś wydarzenie masowe, ale na pewno będziemy coś organizować. Pytanie 14. Artur Kołdacha. Czy będąc prezydentem, pojedzie pan z oficjalną wizytą na Ukrainę złożyć kwiaty na cmentarzu Orląt Lwowskich? Czy zamierza pan coś zrobić w sprawie gloryfikowania UPA przez władze ukraińskie? Oczywiście, że będąc prezydentem należałoby złożyć wizytę na Ukrainie. To nasz sąsiad, duże państwo, z różnych powodów istotne. Oczywiście, że należałoby również odwiedzić cmentarz Orląt Lwowskich. Złożyć kwiaty, dlaczego nie, jasne. I oczywiście również uwrażliwiać stronę ukraińską, że nie zgodzimy się na to, żeby gloryfikować UPA i nie odnotowywać faktu ludobójstwa, którego dokonali zbrodniarze związani z tą formacją. To jest obowiązek polskiego prezydenta, żeby stać na straży polskiej pamięci historycznej, godności naszego narodu. To jest bardzo smutne, że ten temat jest taką zadrą pomiędzy naszymi narodami. Wszyscy moi dziadkowie pochodzą z Kresów, z terenów, które obecnie są terytorium państwa ukraińskiego. I chciałbym, żeby nasze narody żyły w zgodzie. Natomiast wiem, że kwestia właśnie negowania zbrodni UPA, czy zrównowania, próby rozdzielenia odpowiedzialności za to, co się stało, na obie strony jest niestety silna ta tendencja po stronie ukraińskiej. Moim zdaniem częściowo jesteśmy sami sobie winni jako naród, ponieważ po prostu nie wydawaliśmy publikacji historycznych w języku ukraińskim i nie docieraliśmy z prawdą historyczną do samych Ukraińców. Oczywiście możemy powiedzieć, że oni powinni wykonać tą pracę, ale w sumie dlaczego mieliby zaznajamiać się ze zbrodniami pokolenia swoich dziadków, skoro to dla nich niewygodne? Myślę, że tutaj ogromna była naiwność polskich elit, które uważały, że prowadzą jakiś dialog międzynarodowy i z tego dialogu nie wiadomo, co wyniknie, a to było tak naprawdę wszystko w obrębie elit, a zwykły naród ukraiński nic specjalnie o Polsce nie wiedział i wcale jakieś te stosunki nie okazały się szczególnie dobre. Także polski prezydent powinien tutaj przełamywać poprawność polityczną. I wydaje mi się, że niestety prezydent Andrzej Duda w tym zakresie roli odegrać nigdy nie chciał i nie potrafił. Pytanie 15. Patryk Walesiak. Pytanie może się wydawać infantylne, ale nie mogę się powstrzymać. Czy lubi pan Gwiezdne Wojny? Te Gwiezdne Wojny pierwsze to były tak dawno, że pamiętam je jako dziecko, że coś tam oglądałem i ledwo co pamiętam, ale lubiłem. Natomiast ostatnio wybrałem się na któreś z tych dogrywanych filmów do kina albo na komputerze, już nie pamiętam w tej chwili, kilka lat temu i w sumie no taka, już nie pamiętam jaki to był tytuł, bo wiem, że tam było chyba dogrywanych więcej niż jedno. W sumie było to całkiem fajne kino rozrywkowe, bez jakiejś wielkiej filozofii, ale oglądało się dobrze. Jak to takie komercyjne, rozrywkowe, wysokobudżetowe amerykańskie filmy. Ogląda się dobrze przez 2 godziny, później po miesiącu człowiek nic nie pamięta. No ale cóż, czasem się trzeba oderwać od różnych problemów i coś, jak też mówi, troszeczkę odmurzającej rozrywki też zażyć. Więc tak. 16. pytanie Daria Jędrak. Panie Krzysztofie, czy nie uważa pan, że powinny być wprowadzone ulgi i faktyczna, konkretna pomoc dla rodziców?
którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. Obecnie najczęściej takim rodzinom pomagają zwykli obywatele w różnych zbiórkach, co jest oczywiście piękne i szlachetne, jednak czy to nie państwo powinno wspierać ludzi, którzy codziennie walczą o życie swoich dzieci? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać taka pomoc? Pozdrawiam serdecznie. Uważam, że szczególnie dla osób z dużą niepełnosprawnością oczywiście powinno być wsparcie. I w najcięższej absolutnie sytuacji są osoby, które są znacząco niepełnosprawne, niesamodzielne z powodu niepełnosprawności. Spotkałem się właśnie z organizacjami organizującymi wolontariat na rzecz takich rodzin, żeby dać opiekującym się rodzinom, tymi ludźmi trochę, nie tylko chodzi o dzieci, jeszcze cięższy temat to dorośli, prawda? Pod każdym względem, żeby dać im trochę oddechu i przejąć opiekę przynajmniej na jeden dzień, żeby te rodziny mogły sobie gdzieś wyjść, odetchnąć, pozałatwiać swoje sprawy. No wydaje mi się, że ta sprawa powinna być jakoś systemowo rozwiązana. Nie wiem, czy to powinny być ulgi, czy jakieś dodatki, czy jakieś świadczenia. To wszystko jest do wydyskutowania z po prostu z tym środowiskiem osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Natomiast uważam, że cywilizowane społeczeństwo musi troszczyć się o osoby słabsze, o osoby właśnie w jakiś sposób ułomne. I to jest świadectwem też naszej formacji jako ludzi, że właśnie nie zostawiamy ich samemu swojemu losowi i nie jesteśmy obojętni. Więc tak, tutaj uważam, że trzeba się tym zająć. Chciałbym wejść trochę w tą tematykę. Przyznam szczerze, że od czasu, kiedy w Sejmie trwały protesty niepełnosprawnych i ich opiekunów, tak szybko leciały te kampanie wyborcze, że po prostu nie było czasu tą tematyką się zająć. Natomiast są osoby w środowisku narodowym, które są bliżej środowiska niepełnosprawnych. Między innymi Narodowa Organizacja Kobiet we współpracy z posłem Robertem Winnickim z poprzedniej kadencji Sejmu organizowała w Sejmie nawet chyba dwie konferencje pod tytułem Głos Niepełnosprawnych. I na jeden z nich nawet byłem i to, co muszę powiedzieć, co mnie uderzyło, to że media całkowicie pominęły to. W ogóle ich to nie interesowało. Czyli tam, gdzie nie ma sensacji, na przykład jakiegoś protestu czy czegoś w tym stylu, tam po prostu media zupełnie nie interesują się merytoryczną dyskusją na ten temat. To smutne, ale nie zaskakujące. Pytanie 17. Pan Dariusz Rulewski. Jaką ilość posłów docelowo powinna mieć według pana Konfederacja? Wiadomo, że większa ilość członków da większe prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo wewnątrzpartyjnych oszustw ideologicznych. Ciekawy termin, oszustwo ideologiczne. Sondaże idą w górę i dobrze, ale kogo widzi pan w roli prezesa? Kto według pana mógłby być najlepszy na tym stanowisku? Ojej, panie Darku, ale pan mi tutaj dał temat do rozważań. To ja się chyba będę musiał z tym przespać, żeby tutaj udzielić jakiejś kompleksowej odpowiedzi. Tak serio, no to w tej chwili mamy kolegialne przywództwo w Konfederacji. I oczywiście, gdybym tutaj wskazał kogoś, kto mógłby być prezesem Konfederacji, to naruszyłbym obecny stan tego kolegialnego przywództwa, więc tego nie zrobię. Proszę mi to wybaczyć. Jeżeli dojrzejemy do zmiany formuły statutowej Konfederacji, to znaczy stwierdzimy, że potrzebny jest lider, no to się stanie i wówczas wszyscy zostaną o tym poinformowani. W tej chwili kolegialne przywództwo sprawdza się całkiem dobrze. Oczywiście ma swoje trudności, ma swoje ograniczenia, nie będę tego ukrywał. Znacznie trudniej jest pracować, kiedy wszystkie rzeczy trzeba ustalać w gronie kilku czy kilkunastu osób, niż kiedy jest jeden, który podejmie decyzję, a z innymi się tylko skonsultuje. Natomiast pracujemy, idziemy do przodu i w tej chwili ta mnogość postaci, które są na czele, jest naszym atutem. Być może w przyszłości zdecydujemy się jakoś tą formułę modyfikować, ale w tej chwili to nie jest rozważane. Mamy po prostu pilniejsze sprawy, jak na przykład kampania prezydencka, gdzie jako kandydat zostałem wyłoniony w prawyborach. Więc da się pracować w formule kolegialnego przywództwa. Ilu powinniśmy mieć posłów? Jak najwięcej. Odpowiedź jest bardzo prosta. Demokracja to rywalizacja o władzę. Mówiłem to w wywiadzie ostatnich dniach dla Onetu. Kontrowersyjna teza, prawda? Że demokracja to rywalizacja o władzę. I że sposób wyłaniania władzy przez społeczeństwo, bo się okazuje, że teraz każdy musi jeszcze tam coś dodać, że ta demokracja to jeszcze ma jakieś tam elementy programu lewicowego w sobie. Ja tak nie uważam. Może dlatego, że jestem z tradycji narodowo-demokratycznej. Ale zostawmy te rozważania na boku. I oczywiście powinniśmy mieć posłów jak najwięcej. Idealnie to po prostu większość konstytucyjna.
zmieniamy konstytucję i realizujemy swój program. To jest taki pełny pakiet. W przypadku rządów koalicyjnych zawsze koszmarne trudności, koszmarna nieczytelność różnego rodzaju działań dla wyborców. Ja byłem w rządzie koalicyjnym, przypomnę, kilkanaście lat temu, znaczy nie w rządzie, tylko na parlamentarnym zapleczu, wtedy jako najmłodszy poseł rządu Ligi Polskich Rodzin Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony Andrzeja Lepera. No i po prostu muszę to Wam powiedzieć, że tydzień w tydzień negocjacje koalicyjne, próba tłumaczenia społeczeństwu przez media, kto się na co zgodził, kto się na co nie zgodził, dezinformacje, kłótnie, pertraktacje, to jest... Jeżeli ktoś z Was na studiach miał naukę o zarządzaniu, to tam są takie różne reguły, bo może się tym interesujecie w biznesie, ludzie, którzy idą w rozwój osobisty, w biznes. Są różne zasady zarządzania. No to to, co się dzieje w przypadku rządzenia państwem w warunkach demokracji rządów koalicyjnych, jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek standardu zarządzania. Każda firma, która byłaby zarządzana w formule rządów koalicyjnych i demokratycznych wyborów co kilka lat, po prostu prawdopodobnie by zbankrutowała i wypadła z rynku. To cud, że państwa demokratyczne ciągle istnieją i odgrywają jakąś rolę na świecie. Przy jeszcze tych nieszczęsnych rządach koalicyjnych i parlamentarnych, tych wszystkich rozgrywkach. To pokazuje, że żyjemy w dobrej części świata, gdzie panuje relatywny pokój i dobrobyt, skoro możemy sobie pozwolić na takie, trudno czasem nie odnieść wrażenia, no, fanaberie. Natomiast nie ma innej drogi w demokracji. Trzeba budować poparcie, trzeba zdobywać jak najwięcej posłów, trzeba próbować realizować swój program, trzeba nieustannie tłumaczyć społeczeństwu, co się robi i kroczek po kroczku, nie zrażając się wszystkimi przeciwnościami, realizować ten program. I to będziemy robić jako Konfederacja. I to robiłem, będąc najmłodszym posłem kiedyś Ligi Polskich Rodzin, później działając w różnych organizacjach pozarządowych, współtworząc ruch narodowy, konkurując ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, współpracując ze środowiskiem Janusza Korwina-Mikkego, teraz przyciągając inne środowiska do Konfederacji. Róbmy to, idźmy do przodu. Jak najwięcej posłów potrzebujemy. Dobrych posłów. Może wśród Was, którzy tego słuchacie, są kandydaci na dobrych posłów, to wtedy angażujcie się i zdobywajcie doświadczenie polityczne. Osiemnaste pytanie, Aneta Kwiecień. Czy będzie Pan chciał cokolwiek zmienić w systemie emerytalnym? Jeśli tak, to co zostanie zmienione w rządzonym przez Pana państwie? Do państwa rządzonego przeze mnie to jeszcze daleko. Natomiast co ja bym chciał zmienić w systemie emerytalnym, to przede wszystkim uważam, że system emerytalny nie powinien być oparty na niegospodarności i niesprawiedliwości. Jest ogromny spór, czy państwowy system emerytalny powinien istnieć. Znaczy, może ten spór to jest na tej naszej ideowej prawicy. Dlatego, że zwykłe społeczeństwo to oczywiście uważa, że państwo powinno się zajmować wszystkimi emeryturami, to w szczególności. Natomiast na ideowej prawicy pomiędzy narodowcami, tradycjonalistami, wolnościowcami, konserwatywnymi, liberałami są na ten temat różne poglądy. I jest taki pogląd, którego możecie nie znać, bo media w ogóle nie mówią o poglądach ideowej prawicy, że generalnie przyczyną kryzysu demograficznego jest właśnie państwowy system emerytalny. Ponieważ kiedyś była wielopokoleniowa rodzina, ale system emerytalny spowodował, że wielopokoleniowa rodzina stała się niezbyt potrzebna, bo skoro dzieci i wnuki nie muszą się opiekować dziadkami, bo robi to państwo, to można rozluźnić te więzi. Skoro państwo będzie się opiekowało człowiekiem na starość, to nie trzeba mieć dzieci i wnuków, a przynajmniej można mieć ich mało, na przykład jednego. I wiadomo, że jedno dziecko czy jeden wnuk nie zaopiekowałby się dobrze dwoma rodzicami czy czterema dziadkami, bo nie byłoby go na to stać. Ale w sytuacji, gdy tę rolę przejmuje państwo, to już nie trzeba zadbać o te dzieci i wnuki. Taka jest teoria, która jest wśród części właśnie tradycjonalistów, niezależnie z którego nurtu, wyjaśniająca kryzys demograficzny i przekształcenia społeczeństwa, także jeszcze nasze pokolenie naszych dziadków miało po kilkoro dzieci, a w tej chwili jedno albo dwa. Oczywiście pewnie to jest bardziej złożone i tam są różne przyczyny. Natomiast jest taki pogląd, mówię Wam to uczciwie, że w ogóle system emerytalny po prostu jest rodzajem zbiorowego, ten obecny system emerytalny jest przymusowy, państwowo zorganizowany, jest rodzajem takiego społecznego samobójstwa, które prowadzi do rozpadu rodziny i zaniku dzietności. Później oczywiście z zaniku dzietności też wynika przyzwolenie na sprowadzanie masowej imigracji, no bo jak brakuje rąk do pracy, nie wychowa się swoich dzieci, które przejmują pałeczkę w rozwoju społecznym i gospodarczym, to chce się, żeby ktoś pracował i się zaczyna rozglądać po świecie, skąd tu ściągnąć pracowników. I w tej chwili już mamy dziesiątki, o ile nie setki agencji, które się zawodowo tym zajmują, żeby ściągać pracowników.
Długi temat. Zresztą pewnie nie raz już o nim słyszeliście. Więc pytanie w ogóle, na ile państwowy system ubezpieczeń społecznych powinien się tym zajmować? Druga sprawa, jak powinien być zorganizowany? Ja uważam, że obecny system ma w sobie duży element niesprawiedliwości, polegający na tym, że państwo zajmuje się odwzorowaniem dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniami obywateli w okresie emerytalnym. I ja mam ogromną moralną wątpliwość, a może nawet jej nie mam, czy to jest w ogóle rola państwa. To znaczy, czy to, że komuś się wiodło dobrze przez całe życie, to państwo ma też zadbać o to, żeby mu się dobrze wiodło na emeryturze. Szczególnie, że tych ludzi, którym się dobrze wiodło, to jest mniejszość. Czyli to powoduje, że w obecnym systemie emerytalnym biedniejsza większość musi się zrzucić na wysokie emerytury dla bogatszej większości. I szczerze powiedziawszy, jak sobie nad tym myślę, to nie mam bladego pojęcia z jakiego tytułu. Dlaczego w ogóle tak jest? Bo przecież, nie oszukujmy się, nikt z emerytów niczego sobie nie odkłada. Państwowy system emerytalny jest oparty w 100% na redystrybucji. To się mądrze nazywa, że to jest repartycyjny system emerytalny. Czyli jeżeli ktoś dobrze zarabiał przez całe życie, to żeby mu wypłacać, tam jest takie pojęcie w ekonomii stopa zastąpienia, to żeby mu wypłacać emeryturę na odpowiedniej stopie zastąpienia, to trzeba zabrać od późniejszego pokolenia odpowiednio dużo pieniędzy, żeby mu je wypłacić. Dlatego to mnie prowadzi do wniosku o emeryturze obywatelskiej, czyli równa emerytura dla wszystkich. Jeżeli całe faktem ekonomicznym jest, że całe społeczeństwo po prostu zrzuca się na emerytury, to jest fakt ekonomiczny. To, że w ramach publicznej dezinformacji nazywane jest to, że to są składki odkładane do ZUS, to jest publiczna dezinformacja. Fakty są takie, że wszyscy zrzucamy się w codziennie płaconych różnego rodzaju daninach, świadczeniach na wypłaty obecnych emerytur. Skoro tak i skoro mamy demokrację, w której wszyscy mają równe prawa, to emerytury powinny być równe. A jeżeli ktoś, o ile powinny być państwo, i państwo ma się tym wszystkim zająć, a jeżeli ktoś chce wyższą emeryturę, to może w kapitałowym systemie osobnym dobrowolnie sobie oszczędzać albo zainwestować w jakieś tam dobra, nieruchomości, kolekcje rzeczy wartościowych, które na starość sprzeda. I to byłoby chyba znacznie bardziej uczciwe. Tak mi się wydaje. No ale to jest kwestia, kto jak rozumie sprawiedliwość. Co jest sprawiedliwe, prawda? Niektórzy uważają, że sprawiedliwe jest, żeby biedniejsza większość dopłacała do bogatszych. Inni uważają, że sprawiedliwe jest wtedy, jak ktoś całe życie ile zarabiał, to tyle będzie dostawał na starość. Ktoś jeszcze inny będzie uważał, że sprawiedliwe jest w ogóle, żeby nie było systemu emerytalnego. Tutaj będą spory. Natomiast mi się wydaje, jak na warunki demokratyczne, kompromisowy system emerytury obywatelskiej, dostosowany do aktualnych możliwości w danym czasie, wynikających z koniunktury gospodarczej, do możliwości gospodarki. Pytanie 19. Damian Jankowski. Skąd pan bierze ten spokój i opanowanie nad emocjami w częstych konfrontacjach z politykami i dziennikarzami? Ciekawe pytanie. Skąd ja to biorę? Po pierwsze, ja nie jestem wcale taki spokojny i opanowany, na jakiego wyglądam. Czasem widzę właśnie komentarze do różnych moich dyskusji. To jest po prostu jakaś cecha, którą otrzymałem z urodzenia, z natury, czy od opatrzności, że po mnie tych nerwów nie widać. Natomiast ja wewnętrznie często jestem wzburzony w silnych dyskusjach, konfrontacjach. Po prostu tylko tego nie ujawniam. I to jest kwestia jakiegoś temperamentu. Każdy z nas dostał z urodzenia troszeczkę inny temperament. Po jednych od razu widać, kiedy są wzburzeni, po innych tego nie widać. Ja na przykład mam tak, że kiedy jest jakaś nerwowa sytuacja, to nawet zaczynam się uśmiechać, bo niekiedy, kiedy widzę wzburzonych innych ludzi, którzy się bardzo gorączkują w jakichś politycznych sprawach, to mnie to wręcz rozbawi, że oni są tacy zagorączkowani. A kiedy ja się uśmiecham, to oni się jeszcze bardziej gorączkują, więc to jest taki mechanizm nakręcający się. Druga sprawa jest taka, że ja w odróżnieniu od różnych osób zaangażowanych w spory ideologiczne nie podchodzę do przeciwników z agresją. To wynika z tego, że ja nie uważam ich z reguły za złych ludzi, dlatego że mają złe poglądy. Ja uważam ich z reguły za ludzi błądzących, którym trzeba po prostu wytłumaczyć, w którym miejscu popełnili błąd. I z reguły, kiedy oni mówią jakieś niezbyt mądre czy szkodliwe społecznie rzeczy, to staram się wychwycić, gdzie w ich rozumowaniu tkwi błąd, po czym im to po prostu na spokojnie zacząć wyjaśniać, licząc, że może, a nuż, zdarzy się cud
i po prostu gdzieś kropla drążąca skałę, albo zasiana u nich, albo u społeczeństwa, u obserwatorów, widzów, którzy nas oglądają, z czasem jakby z tego coś wykiełkuje. Więc moje podejście jest takie konstruktywne, powiedziałbym. Nie jestem nastawiony na walkę, chociaż taka dyskusja często jest taką walką, ale jestem nastawiony na tłumaczenie, na przyciąganie, na pozyskanie. To jest druga sprawa. Co tu jeszcze warto dodać? No poza tym oczywiście doświadczenie. Z pewnością, kiedy byłem młodym chłopakiem i oglądałem dyskusje w telewizji polityczne i widziałem rzeczy, które mnie wzburzały, to odczuwałem bardzo silne emocje i miałem też trudność jeszcze, żeby tak zapanować nad sobą. Ale z czasem rutyna, wystąpienia, obycie, doświadczenie z kamerą, to wszystko się odkłada i człowiek nie tylko dojrzewa, ale nabiera też po prostu takiej większego spokoju, większego doświadczenia. I to doświadczenie też pozwala zachować spokój. I wiem, że ciągle niektórzy uważają, że jestem bardzo młodym człowiekiem, że wyglądam młodziej niż wielu innych ludzi, którzy kończą 38 lat, ale mam już sporo tego doświadczenia. Od 20 lat zajmuję się mniej więcej tym, czyli życiem społeczno-politycznym, dyskusjami, spotkaniami. I po prostu to jest też kwestia dużego już obycia. Natomiast jak każdy człowiek, mam też swoje słabe punkty, czasem pewnie wpadam w nerwy. Moi współpracownicy o tym wiedzą. Każdy ma cierpliwość, która się kiedyś wyczerpuje. I tylko staram się tego też po prostu nie okazywać podczas dyskusji przy kamerze, bo to jest bez sensu. Po co dawać satysfakcję naszym przeciwnikom? Pytanie 20. Kuba Szewczyk. Co pan sądzi o bezpieczeństwie oszczędności trzymanych w bankach? Czy w związku z niepewną sytuacją na świecie należy obawiać się zablokowania przez rząd lub banki kont osobistych lub wypłat większej gotówki? Ponoć jest to możliwe po wprowadzeniu stanu wojennego. No może jest, ale stanu wojennego nikt wprowadzał nie będzie. Oszczędności w bankach są bezpieczne, gwarantuje je polskie prawo i Narodowy Bank Polski. Natomiast one są bezpieczne tylko do pewnej wysokości, powyżej której można je stracić. Dlatego dobrze trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś ma naprawdę duże fundusze, czy trzymać je w jakiej formie po prostu. I to już jest kwestia inwestowania. No, ci, którzy się interesują finansami, to wiedzą, że są całe strategie dywersyfikacji ryzyka, w co inwestować, gdzie i jak, prawda, żeby tych pieniędzy w razie czego nie stracić. Nie pamiętam w tej chwili do jakiej kwoty. To jest kwota, jeśli się nie mylę, równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych, do której depozyty są gwarantowane, że nawet jeśli bank zbankrutuje, to te depozyty zostaną oddane ze środków, jeśli się nie mylę, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O tym stanowi polskie prawo finansowe. Natomiast powyżej tego depozytu no, można te pieniądze stracić, jeżeli bank będzie bankrutował, przy czym duże banki prawie nigdy nie bankrutują. Jeżeli już, to bankrutują małe banki. Duże po prostu zawsze się jakoś tam ratuje i państwo zawsze już jakby tak wymanewruje sytuację, tak skredytuje taki duży bank, żeby go z tarapatu wyciągnąć, ponieważ po prostu od dużego banku uzależnione jest tak wiele przedsiębiorstw, że koszt bankructwa takiego banku byłby znacznie większy niż koszt pomocy temu bankowi. Inna sprawa, czy to jest zdrowy mechanizm, prawda? Ja uważam, że powinniśmy mieć konkurencję na rynku bankowym, jak na każdym innym rynku i nie powinniśmy pozwalać, żeby powstawały banki zbyt duże, żeby upaść, ale to już jest zupełnie odmienny temat. To jest temat organizacji sektora finansowego. Natomiast jeżeli pytamy o depozyty, to depozyty małe są generalnie bezpieczne. Depozyty w dużych bankach generalnie są bezpieczne, natomiast duże depozyty w małych bankach tutaj może być pewna trudność. Natomiast w ogóle wchodząc na temat tego bezpieczeństwa finansowego, to muszę powiedzieć, że najbardziej niebezpieczne są instytucje, które nie są bankami. Większość ludzi w Polsce, która potraciła pieniądze, to je potraciła dlatego, że umieszczała te pieniądze w czymś, co wydawało się poważnym funduszem inwestycyjnym czy bankiem, a okazywało się jakimś parabankiem. Na przykład mało osób wie, że do niedawna, jeszcze kilka lat temu, SKOK-i w ogóle nie były objęte systemem gwarancyjnym. Dopiero rząd Platformy to zrobił w dużej mierze, ratując depozyty, pewnie w dużej mierze PiS-owców i SKOK-i w ogóle ratując. Oczywiście SKOK-i strasznie wtedy protestowały, ale zostały wtłoczone w system Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i moim zdaniem bardzo dobrze, dlatego że było o krok od tego, żeby wiele SKOK-ów pobankrutowało. A jakby kilka SKOK-ów zbankrutowało, że kilka SKOK-ów w ogóle zbankrutowało, tylko były restrukturyzowane poprzez włączenie ich do banków. Ale gdyby kilka SKOK-ów zbankrutowały, pieniądze ludzi by przepadły, to natychmiast ludzie z innych SKOK-ów zaczęliby zabierać i cały ten system posypałby się jak domek z kart.
Także to jest taki mało znany fakt, że generalnie rząd Platformy uratował system SKOK-ów, który jest generalnie finansowym zapleczem PiS-u. Jest to moim zdaniem jedna z najbardziej wspaniałomyślnych rzeczy, jakie w ogóle w historii polskiej polityki się wydarzyły. Że rząd Platformy nie dopuścił do upadku całego systemu SKOK-ów. Powiem szczerze, zaskoczyli mnie tym, bo mam złą opinię o Platformie. Przypuszczałem, że są na tyle cyniczni, że po prostu pozwolą, żeby SKOK-i upadły, zbankrutowały. Natomiast nie pozwolili na to. I może dlatego, że nie do końca wyłącznie politycy podejmowali te decyzje, tylko było tam dużo kompetentnych ludzi od finansów na zapleczu tego rządu, czy po prostu w Ministerstwie Finansów. I to byłby zbyt gruby temat, gdyby rząd był bezczynny wobec takich problemów. Natomiast nie wiem, czy to pamiętacie, to wszystko działo się kilka lat temu, wtedy PiS strasznie protestował. Oj, jak oni nie protestowali, prawda? Jaki to Platforma robi i rząd robi zamach na SKOK-i. I druga sprawa to parabanki. Już nie mówię o jakichś tam piramidach finansowych typu Amber Gold. Ludzie niestety często nie wiedzą w ogóle, że jest coś takiego jak lista ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. To, gdzie nie wolno trzymać pieniędzy, to są instytucje na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Wpiszcie w Google, poszukajcie i od tego się trzymajcie z daleka. Teraz dalej. 21 pytanie. Remigiusz, przedostatnie. Remigiusz Kasej-Roszkowski. Czy będzie pan starał się zorganizować debaty jeden na jeden? Nie ukrywajmy, że 60 sekund w telewizji to jak jeden z 10, a żeby pokazać przewagę nad przeciwnikiem potrzeba czasu. Andrzej Duda pewnie się nie zgodzi, ale taka konfrontacja z Trzaskowskim czy Hołownią dałaby dużo w naszej walce o prezydenturę. Tak, staram się zorganizować taką konfrontację jeden na jeden, to się nazywa druga tura. Jak wejdę do drugiej tury, to na 100% będzie debata przed drugą turą i to będzie konfrontacja jeden na jeden. Czy jest możliwa taka debata w formule jeden na jeden przed pierwszą turą? Ostatnio taki pomysł usłyszałem, wydaje mi się, że od ludzi ze sztabu. Od razu powiedziałem, że oczywiście, jeżeli ktoś się zgodzi, to wchodzę w to. Natomiast tutaj będzie skomplikowana gra, kto z kim i jakie media miałyby to pokazać. Wiem, że jedna z komercyjnych stacji radiowych lub telewizyjnych zastanawia się nad organizacją takich rzeczy. Jeżeli oni to zaproponują, to ja w to wchodzę. Czemu nie? Natomiast jestem pewien, że osoby, które są jakby pretendentami do drugiej tury, takimi promowanymi sondażowo, czyli w obecnym momencie Trzaskowski, będą tego odmawiać, bo oni wolą już mieć drugą turę w kieszeni i wolą już się prezentować, że oni już są tam prawie jedną nogą albo i dwoma i że inni kontrkandydaci to jest dla nich taka niższa półka, że oni nie muszą z nimi wchodzić w konfrontację. Ja tu jestem tym, który musi atakować i wyprzedzić Trzaskowskiego czy Hołownię. Oni zostali do pokonania sondażowego. Przyjmując te sondaże, które pokazują, że Biedronia i Władysława Kosiniaka-Kamysza już pokonałem. No i to jest oczywiście poważne wyzwanie, także liczę też na Waszą pomoc. Może macie sugestie, jak to zrobić, w co uderzyć na finiszu kampanii, wtedy napiszcie w komentarzach Wasze sugestie. Tak, więc jeżeli Trzaskowski będzie odmawiał takiej konfrontacji, to oczywiście też będziemy to mocno podkreślać. Ja jestem gotowy. Dobry pomysł. Dziękuję za podpowiedź. Pytanie ostatnie. Igor Ryglowski. Jakie książki pan poleca? Nie wiem, czy tu za mną widać. Mam nadzieję, że tak. Mam tu trochę książek i to jest tylko nieduża część mojego księgozbioru, który nazbierałem przez te 20 lat mojej pracy politycznej, społecznej, działalności i zainteresowania tymi wszystkimi sprawami, które robię. Polecam książki zbieżne z Waszymi zainteresowaniami, tak powiem najkrócej. Ja spróbuję może po kampanii wyborczej na spokojnie rozwinąć temat książek, wyjąć tu z półek kilka różnych rzeczy, poomawiać je. Natomiast moim zdaniem, żeby nabrać takiej miłości do książek, chęci do zgłębiania wiedzy, trzeba sobie określić zainteresowania i zacząć po prostu śledzić literaturę związaną z tymi zainteresowaniami. To może być sport, trening sportowy, to może być biznes, to może być historia, to może być polityka. Natomiast dobrze jest mieć swoją dziedzinę, którą człowiek z pasją zgłębia i zaczyna znać literaturę, zaczyna to dostrzegać, że jedni autorzy odnoszą się do drugich. Zaczyna mu nie wystarczać aktualna oferta wydawnicza, zaczyna człowiek orientować się, że coś zostało wydane w innym języku albo kilkadziesiąt lat temu i zaczyna szukać po antykwariatach. Jeżeli uruchomi się u Was taki proces, to jest właśnie to, co warto w sobie uruchomić.
i mieć też takich znajomych, z którymi można pogadać o książkach na poziomie. Ja polecam książki o ideach politycznych, o historii, o ekonomii, literaturę faktu, ale też powieści. Wszystko to są rzeczy wartościowe. Najważniejsze, żeby po prostu były to książki pisane przez mądrych ludzi. No nie ukrywam, mi najbliżsi zawsze będą autorzy albo to konserwatywni, albo przynajmniej mający, czy katolicy konserwatywni z nurtu narodowego, niepoprawnego politycznie, albo przynajmniej mający takie sceptyczne podejście do świata. Mogą nawet ciążyć w lewą stronę, ale jeżeli mają taki tendencję, żeby demaskować fałsz, zaglądać za kurtynę, co się dzieje w wydarzeniach światowych, to będą zawsze ciekawe rzeczy i coś się z tego interesującego dowiecie. To było ostatnie pytanie. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli wytrwaliście cały ten czas, który odpowiadałem na pytania. Jeżeli oglądaliście od pewnego momentu, to zachęcam też do tego, żebyście ten materiał polecili, podali dalej. Niech inni dowiedzą się, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że część osób to przekona, a tych, których nie przekona, przynajmniej pozwoli zrozumieć moje poglądy. Będę wracał w wolnych chwilach od wyjazdów i podróży po kraju, które mnie czekają, do odpowiadania na kolejne Wasze pytania. Proszę Was o cierpliwość i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się.